Chciałbym wam najpierw opowiedzieć pewną historię, która miała miejsce jeszcze dwa lata temu. Dwa lata temu to byłem trochę bardziej zaangażowany, że tak powiem, w sprawy sportowe. I ja chodziłem tutaj do Knurowa, do klubu sportowego, CrossFit Sparta, pewnie każdy o nim słyszał, wie. I też po okresie, po wielu latach siłowni, po wielu latach sportu walki, ja wziąłem się za CrossFit. CrossFit ma to do siebie, że w CrossFitie są sporty, są łączone sporty i siłowe, i sporty wydolnościowe, i często również takie lekkoatletyczne, gdzie oczywiście, do czego zaraz przejdę, są ważne miejsce głębokie w ciele. Nie tylko te na zewnątrz, które ładnie wyglądają, które ja oczywiście miałem bardzo dobrze rozwinięte. Nie tylko to na zewnątrz, ale również te głębokie. Co się okazało? Konkurencje w CrossFitie polegają na tym, że zmieniasz ćwiczenia, jak szybko się da, robisz powtórzeń tyle, ile trzeba, jak szybko się da. Wszystko jest na czas. Często ciężar w ogóle nie jest taki wielki, jaki mogłoby się wydawać. Po prostu robisz kolejne ćwiczenia, jak prędko się da. Ja byłem spompowany, można powiedzieć. Ja miałem duże mięśnie, dużo siły. Jednak były to mięśnie wolnokurczliwe. To są mięśnie, które są odpowiedzialne za małą intensywność pracy, ale za duży ciężar. I ja sobie, można powiedzieć, jeśli chodzi o martwy ciąg, każdy wie, jak wygląda martwy ciąg. Po prostu dźwiga się z ciężarem, tak? I w tym martwym ciągu ja miałem naprawdę dobre efekty. Ale na raz. Nie na dwa. Z racji, że byłem dobrze zbudowany, w innych ćwiczeniach mi lepiej wychodziło. Właściwie to w większości mi dobrze wychodziło, wydolność z pracy też miałam. U mnie szybko się zrobiło, wokół mnie otoczka na crossficie, jako że jestem najlepszy. Po prostu tak ludzie zaczęli gadać, głównie trener też mnie faworyzował. Nie mogę, nie da się tego ukryć, ale jest to ważne, w tym co chcę powiedzieć. I okazało się, że z tygodnia na tydzień jestem, wiadomo, coraz to lepszy, coraz to sprawniejszy, ale w pewnym momencie wyszło na jaw, że duża intensywność ćwiczeń jest dla mnie bardzo uciążliwa. A jeśli chodzi nawet o martwy ciąg, który jest jednym z najprostszych ćwiczeń w ogóle, ćwiczenie, wykonywanie tego ruchu nawet z małym ciężarem, ale przy dużej intensywności, nawet przy ciężarze 40 kg, no, załóżmy na to, to jedno powtórzenie maksymalne wynosiło te 170 kg, ale przy jednym, nawet w ciągu 10 nawet sekund pracy, przy 40 kg, już dla mnie było uciążliwe. Zastanawiam się, dlaczego tak jest w ogóle, bo ja na tam, powiedzmy, na biologii jakoś, na budowie ludzkiego ciała jakoś się specjalnie nie znam. Okazało się, że Kamil, trener, wytłumaczył mi, że mam źle rozwinięte, głębokie mięśnie miednicy. I w momencie, kiedy ja robię szybko te ćwiczenia, te mięśnie nie wydalają. One po prostu są nierozwinięte, nie są dostosowane do reszty mięśni, które są już bardzo dobrze rozwinięte. I powodowało to, że z treningu na trening moje mięśnie, te dobrze rozwinięte, musiały asekurować te mniej rozwinięte. Te mięśnie, które nie były rozwinięte, one tak cierpiały, że one się w pewnym momencie wyłączały i musiały je asekurować, te mięśnie, które są dobrze rozwinięte, ale nie są odpowiedzialne za ten ruch. Tak działa też ludzkie ciało. I z treningu na trening, im więcej było tego martwego ciągu, bo to było takie ćwiczenie, które mnie najbardziej doskwierało, z treningu na trening było mi coraz to gorzej. Moje mięśnie się w ogóle nie regenerowało, już nie mówiąc o tych głębokich, bo one, mięśnie, żeby się regenerowało, potrzebuje mieć odpowiednią ilość czasu wolnego. Już nie mówię o tych głębokich, które w ogóle nie miały wzrostu, a być może nawet degenerowały się, czyli niszczyły się, to te głębokie się przesilały, te większe się przesilały. Do czego dążę? Z tygodnia na tydzień coraz to gorzej się czułem, aż doprowadziło to do tego, że w pewnym momencie przestałem chodzić i coraz to większe przerwy robiłem z racji tego, że po prostu nie wydawało mi się. Wszystko było fajnie, czułem się dobrze, ale wyprostować się nie umiałem w pewnym momencie. Nawet robiąc pojedyncze, w pewnym momencie już nawet pojedyncze ruchy sprawiały mi problem. W pewnym momencie właśnie Kamil mi wytłumaczył, że Matej, ty musisz rozwinąć najpierw te głębokie mięśnie. Nie bierz się za te wielkie mięśnie, te, które są już dobrze rozwinięte, bo one ci do niczego w tym momencie nie są potrzebne. Dopóki nie zadbasz o te głębokie,
Nie pójdziesz do przodu w ogóle, bo po prostu cały czas się będziesz coraz tego gorzej czuł. Czego w ogóle dążę z tym całym crossfitem i z tym wszystkim? W Biblii mięśnie jest takie określenie, że jest mięsień wiary. Nie ma czegoś takiego, że wiara nie wzrasta, a wiara jest mięśniem. Ty, każdy z nas ma pewną miarę wiary i każdy ma inną wiarę do różnych też dziedzin. I dopóki ty nie będziesz ćwiczył tego mięśnia, twoja wiara nie będzie wzrastać. Dam wam przykład. Ostatnio mieliśmy taką sytuację z naszym synem. Nasz syn gorączkę miał. No i oczywiście ja mówię, kurczę, gorączkę, to nie raz przechodziłem, wiadomo, ten gromiłem, na następny dzień było dobrze. Ostatnio jeszcze miałem taką, jakiś czas temu takie przeziębienie poważniejsze, to też jakoś tak przechodziło mi. Ale też bardzo szybko na zasadzie uzdrowienia to działało, bo to był dzień czy nawet dwa. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, tak samo jak alegorycznie, tak samo jak na tym crossficie, że kurczę, coś tu jest nie tak, nie? Bo jednak nakładamy ręce na naszego syna i coś się nie dzieje, nie? Doszło do mnie, że najpierw muszę zdefiniować, jaki jest problem, czemu się to nie dzieje. I zastanawialiśmy się z Agatą w pewnym momencie, kurczę, no to my mamy wiarę w to, że on będzie uzdrowiony, czy nie mamy wiary w to, czy on będzie uzdrowiony. Bo jeżeli mamy pewność w to, że on będzie uzdrowiony, to dlaczego non stop się martwimy o to, czy, że jemu jest źle, czy coś. To są wszystko objawy zewnętrzne. Ale z drugiej strony nieraz się słyszało, że gdzieś tam za oceanem coś, rodzice zostali zamknięci przez to, że oni wierzyli, że dziecko zostanie uzdrowione, a dziecko umarło nagle. Takie myśli. Ważne jest i najważniejsze, tak samo jak przy tym crossfitie, jest zdefiniować to, czy ty masz faktycznie wiarę i czy ty masz odpowiedni mięsień do tego, do czego się podejmujesz. Bo jeżeli nie masz tego mięśnia dobrze rozwiniętego, to nawet się za to nie bierz. Idź do lekarza, weź te leki i rozwijaj później swój mięsień poprzez ćwiczenia. Jak? To zaraz powiem. Ale nie ma sensu się brać, bo tylko większy szkód narobisz, jeżeli będziesz się brał za coś, do czego nie jesteś przyzwyczajony, do czego nie masz pewności, że się masz brać. Myśmy podali naszemu synowi paracetamol, tak, później w strategii, bo uznaliśmy, że my nie mamy wiary w to, że to fizyczne, nasz wgląd na to, jak on się męczył z tym, nie męczyło nas. I z racji tego, że nie mieliśmy pewności, że to wszystko tak zadziała, zareagowaliśmy tak, żeśmy zareagowali. Uważam, że to jest słuszne, bo nie mieliśmy wiary odpowiedniej do tego. Natomiast jeżeli ja mam pewność, że mnie grypa męczy tak, że nie umiem wstać z łóżka, ale ja mam pewność, że mam Boga, Zbawiciela i choćbym miał zdechnąć na tym łóżku, to ja staję z tego łóżka i choćbym miał w pracy zdechnąć, to ja staję, idę do pracy, nie? Bo on mnie uzdrowił. I to działa. Tu jest pewność. Tu nie ma tej pewności. I ważne jest, żeby zdefiniować właśnie to, jaki poziom wiary masz. Kiedy przychodzi moment, w którym dochodzisz do swojej pewności. Wtedy, kiedy jesteś już zdesperowany, że nic nie wychodzi w twoim życiu. W momencie, kiedy nic nie wychodzi w twoim życiu, nagle okazuje się, alegorycznie jak na crossficie, nagle okazuje się, że ty się musisz przyznać do tego, że jesteś w błędzie. Ty nie wykryjesz tego, że ty jesteś w błędzie, dopóki sobie będziesz mawiać, tak, ja mam wiarę, a gówno się dzieje. Ja mam wiarę, tak, ja dźwignę te ciężary, ja dam sobie radę z tym ćwiczeniem, będę pierwszy, ale tu ledwo się łapię, nie umiem się wyprostować, a już następne ćwiczenie czeka. Tak samo jest i w kwestiach wiary w każdej dziedzinie z naszego życia. Jeden ma większą, drugim ma mniejszą, ale dopóki ty nie staniesz przed Bogiem i nie powiesz, kurczę, Boże, ja mam krzywy kręgosłup. Ja nie będę gadał, że ja jestem zdrowy, bo ja wiem, że ja mam zdrowie od Ciebie. Ale dopóki Ty się nie przyznasz z Bogiem, dopóki Ty nie ściągniesz swojej maski, kto Cię zna lepiej niż Bóg? Po co masz przed Nim zakładać maskę, że Ty jesteś zdrowy? Jaki to ma sens? U mnie to tak działało. Ja cały czas przed Bogiem, kurczę, Boże, ja wiem, że jestem zdrowy. Ja nie umiem wstać z łóżka, nie? Bo mnie kręgosłup boli. Jaki ja jestem zdrowy? Powiedz mi, co ja mam zrobić? Zmieni moje myślenie. Pokaż mi. Poślij mi człowieka, który mi to wytłumaczy.
poprowadź mnie na nauczanie, żebym dowiedział się, w czym jest mój problem, że nie przyjąłem tego uzdrowienia. W czym jest mój problem? Wytłumacz mi to. Ja jeśli mówię wytłumacz mi, nie oczekuję tego, że on mi teraz nagle powie. Może się tak wydarzyć. Ale oczekuję to, że przez najbliższe dni dostanę odpowiedź, w czym, w jakim bagnie siedzę, że moja wiara nie rośnie, że nie ma tego przełomu. Każdy z nas siedzi w jakimś bagnie. Ja przez ostatni czas miałem sytuację związaną też dalej z uczynkowością, dalej w sumie z egoizmem. Pytałem się go, słuchaj, to kim ja właściwie jestem? Co ja mam w ogóle robić? Kim ja jestem w ogóle w Twoich oczach teraz? Jak ja mam żyć? Bo dla mnie ciągle miałem tak, to co my mówiłem przed chwilą, ciągle miałem jakieś wyobrażenia na swój temat. Okazało się, że to są demoniczne wyobrażenia, które... Najlepsze jest to, że diabeł posyła nam często wyobrażenia i marzenia nasze, w ogóle bardzo podobne do tych, ale diametra bardzo podobne, że tak, ty będziesz tym i tym, nie? Ale one są diametralnie inne i odciągają cię od tego prawdziwego powołania twojego. I dopóki ja nie ściągłem swojej maski i nie obnażyłem się przed Bogiem, nie powiedziałem, ja już nic nie wiem, jesteś tylko ty i tylko ja. Ja się przed tobą otwieram. Rób co chcesz, bo ja już nie mam sił. Mój egoizm wtedy upada. Tak samo na tym crossficie. Tak, Kamil, trener mój, powiedz mi, jakie ćwiczenia mam ćwiczyć teraz, żeby wzmocnić mięśnie bioder. Bo dalej to nie pójdzie do przodu. Ja robię dalej te ćwiczenia, które są zadane, te crossfitowe, budowe, że tak powiem, te zawodnicze. Ja tylko pogorszę swoją sytuację. Tak samo w życiu. Pustynia by trwała cały czas. I cały czas bym trwał w swoim kłamstwie, a Bóg przecież nie jest Bogiem pustyni, prawda? Amen. Bóg jest Bogiem postępu. A kiedy ten postęp jest? Wtedy, kiedy ściągamy maski. Bo nam się wydaje czasami, że objawiliśmy świat, że jesteśmy chrześcijanami, maski już nie mamy. Nie? Okazuje się, że często mamy maski jeszcze przed samym Ojcem, które siedzą głęboko w nas. Bazuje na naszych jakichś wyobrażeniach, a nie na Jego woli do naszego życia. Okazuje się również, że oczywiście nasze marzenia są spójne z Jego wolą. Ale do tego trzeba dojść. A dowodzi się poprzez to, że się ściąga maski i stawia się sprawę jasno. Co Ty chcesz wyprodukować sam przed Bogiem? Kogo Ty chcesz poszukać? Wyszarpiesz od Niego uzdrowienie? Wiadomo, gwałtownicy, tak, zdobędą królestwo. Ale to nie o to chodzi, żeby siedzieć w kłamstwie. Ja długo siedziałam, mówię, kurczę, zdrowy kręgosłup, mam zdrowy, wszystko jest fajnie, pięknie, nie? To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, bo Ty wiesz, że masz skrzyżą uzdrowienie. Ale przyjąć je, to jest jeszcze inna kwestia. Bo Ty możesz całe życie wierzyć, że jesteś uzdrowiony i mieć pokrzywiony kręgosłup. Wiara, teraz jak ćwiczyć mięśnie wiary? Tylko i wyłącznie na zasadzie słowa. Niektórzy mówią, że się praktykuje. Wiara działa w praktyce. Tylko i wyłącznie działa w praktyce. Ale ona wzrasta w słowie. Bo jest napisane, że wiara w ogóle bierze się ze słowa. Natchnionego słowa. I przebywając w słowie, ile razy, jak z tym Hitlerem było, nie? Jak kłamstwo usłyszysz 1000 razy, to nagle okazuje się prawdą. Nie? I wtedy jesteś pewien, że to jest prawda. W stanie ktoś się mnie w pracy zapytał, a czy jak ja mam czasami wątpliwości odnośnie tego, czy pójdę do nieba, czy mnie Bóg kocha, nie? No ale ja wierzę, no, czy to jest źle? Mówię, źle czy nieźle, no ty po prostu nie wierzysz, nie? Ale jak to ja nie wierzę? No, słuchaj, ja nigdy się nie zastanawiałem, czy w środzie jest czwartek, nie? No. Ja zawsze znałem. Zawsze tak byłem pewien, że po środzie jest czwartek. Nigdy mi nie przyszło na myśl nawet, żeby się zastanawiać, nie? Że jest po środzie czwartek albo po czwartku piątek, nie? Zastanawiałeś się kiedyś? A no nie. To widzisz, no nie wierzysz. A dlaczego? No bo nie słuchasz Ojca. Nie, nie słuchasz. Nie czytasz Jego słów. Nie słuchasz, nie przebywasz w tym. Jeszcze takie coś chciałbym dodać, że Bóg zapewni nam różne rzeczy, jak uzdrowienie, jak dostatek finansowy,
jak ogólnie szczęście, wszelakie dary związane również z krzyżem i po prostu z przyjęcia Ducha Świętego. Ale Bóg, ja wierzę w to, że Bóg nie daje nam nigdy czegoś, do czego żeśmy nie doszli sami. Bo my nie bylibyśmy w stanie tego utrzymać. Amen. Bóg, ja wierzę, że zdarza się sytuacja, że masz prowadzenie takie, że Bóg ci mówi, tak, kup lotek, ten kupon w Totka, wygrasz milion, ale ja wierzę, że to jest osoba, która już ma lata praktyki w biznesie, żeby mieć te pieniądze i wiedzieć, co z nimi zrobić. Jeżeli ty jesteś żółtodziobem, ty nie dojdziesz do momentu, w którym nagle okaże się, że masz milion i przepierniczysz te pieniądze i z żadnego z tego pożytku nie da, bo Bóg nie tak działa. Tak samo w uzdrowieniu, to najpierw musi do pewnego miejsca dojść. Jeżeli uzdrawiasz przez wiarę, jeżeli takie różne rzeczy tego typu robisz, to twój mięsień musi najpierw wzrosnąć do tego momentu, żeby to robić. Na przykład Ola już tak długo słuchała głosu Boga, tak, że w pewnym momencie usłuchała go i była już pewna, że to jest głos Boga. Co za tym idzie, uzdrowienie się momentalnie zamanifestowało. Tak? To nie było, dzisiaj pierwszy raz nie usłyszałeś tego słowa. Nie? Znaczy do tej pani usłyszałaś pierwszy raz, tak? Ale to nie był twój pierwszy głos, za którym poszłaś. Tak samo ja na przykład nie zawsze od początku miałam głos Boga odnośnie tego, że ktoś jest chory. Nie? Ale po prostu przez wiarę przyjmowałam, że jak ktoś ma czymś problem, to kładę ręce, ustanawiam zdrowie i jest okej. Okay. Długo to trwało, zanim się cokolwiek stało. Rok w pracy, u mnie w pracy czy coś. Ale w pewnym momencie zaczęło się dziać. A dlaczego? Bo moja wiara i moja pewność poprzez sycenie się Słowem Bożym wzrosła do tego momentu, do którego powinna wzrosnąć. Amen. No i trenuj. Tyle. Jednak praktyka, ale związana ze wsłuchiwaniem Słowa Bożego. No i praktyka. Dyscyplina. O, tak. Dyscyplina. No, to jest temat chyba do wszystkiego, ale tak, dyscyplina. I tyle chyba, co mam do powiedzenia. Po sercu bardziej przy nauczania, ale myślę, że na czasie, jak zawsze.